końcu nie pokazałam moich świątecznych paznokci, więc pokazuję. Czerwony, ale taki metalik z śnieżynkami. Myślę, że są takie idealnie świąteczne, naprawdę. Chciałam odłączyć z kontaktu choinkę, bo wychodzę do pracy i niechcący strąciłam swój kalendarz. No super po prostu. Dzień dobry w kolejnym dniu Vlogmasu. Mamy dzisiaj już 22 grudnia, tak więc do świąt zostało już naprawdę niewiele, tylko 2 dni. No ja się bardzo cieszę, nie mogę się doczekać, ale jeszcze pracuję dzisiaj i jutro. Całe te 3 dni pracowałam, także dzisiaj co prawda mam, w sumie jutro też mam niewiele, ale jednak troszkę tej pracy jest. Także jeszcze nie odpoczywam, dajcie znać, czy wy już macie wolne ten ostatni, wiecie, tydzień przed świętami, czy te ostatnie 3 dni przed świętami, czy pracujecie do samego końca, tak jak ja. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to chciałam otworzyć właśnie kalendarz z 2 dni, bo wczoraj też nie otwierałam, ale jeszcze go nie poskładałam do kupy, po tym jak go rozwaliłam, tak więc najpierw go poukładamy, ja sobie zaraz spojrzę na jakieś może swoje poprzednie filmy. Ale zanim to zrobimy, to ostatnio wam mówiłam o tym, że przeczytałam w końcu swoją pierwszą książkę w grudniu i od razu zabrałam się za drugą, wróciłam, tak, tego słowa szukałam. Wróciłam do czarownic. Chyba będę kichać. Wróciłam do czarownic. Jest to taki zbiór esejów na temat roli kobiety, na temat tego, jak ta rola kobiety kształtowała się na przestrzeni wieków, znaczy kształtowała właściwie, jak jest postrzegana. Jest to taka książka bardzo mocno w duchu feministycznym i ona jest naprawdę pełna takich ciekawych informacji, naprawdę mnóstwo interesujących obserwacji, ale mam też wrażenie, że momentami jest dosyć tendencyjna, to znaczy, wiecie, nakierowuje nas na konkretny sposób myślenia i no widać też, że jest tutaj sporo emocji. Wydaje mi się, że autorce nie udało się od tego odciąć i jednak ta książka jest trochę emocjonalna, jest taka pełna złości, także nie jest to coś, jak na razie, przeczytałam już mniej więcej połowę, nie jest to jak na razie coś takiego uniwersalnego. No wiecie, ja się z tym zgadzam, ponieważ to są też moje poglądy, ale ktoś o skrajnie różnych poglądach, myślę, że czytając tą książkę nie do końca mógłby być przekonany właśnie przez to, w jaki sposób ona jest pisana. Ale nie wiem, jeszcze nie będę tutaj na razie wydawać żadnego wyroku, bo chciałabym ją przeczytać. Czyta mi się ją coraz lepiej, naprawdę, jak tak przysiadłam i się wciągnęłam, to czyta mi się ją bardzo dobrze, bo na początku miałam z tym trochę problemy. Ale czytam ją na Legimi w e-booku, ponieważ te literki tutaj są takie naprawdę maluteńkie i to się, ja nie lubię, jak jest taki skład, bo wtedy mi się naprawdę to ciężko czyta. Dlatego czytam na Legimi i w związku z tym nie zaznaczam fragmentów, a tutaj naprawdę jest dużo fragmentów, które można by było zaznaczyć i do nich po prostu później wracać, także no trochę robię błąd chyba, nie wiem jeszcze, jak będę tą drugą połowę książki czytać, może spróbuję czytać na Legimi, a jak wpadnie mi coś w oko, coś będę chciała zaznaczyć, to po prostu znajdę to w tej wersji papierowej. Chyba tak będzie najlepiej, bo no myślę, że warto będzie niektóre fragmenty mieć zawsze gdzieś tam pod ręką w razie jakiejś dyskusji na przykład. Dobra, tutaj mam pozbierane te wszystkie okienka, które muszę tutaj powkładać. Otworzyłam sobie na telefonie po prostu jakiś swój film, jakiś swój vlogmas, żeby widzieć po prostu, jak to było poukładane mniej więcej. Także zabieram się do roboty. Udało mi się poukładać z powrotem, także sytuacja opanowana. Dzisiaj mamy 22 grudnia, ale nie otwierałam jeszcze wczoraj okienka, czyli mamy 21 i 22. Zobaczymy, co kryje się w tych dwóch pudełeczkach. Okienko 21 to konturówka do ust i z tego, co widzę, to jest chyba w tym samym kolorze, w którym była... A, nie mogę otworzyć. O kurde. A, w końcu. Z tego, co widzę, to jest chyba dokładnie ten sam kolor, w którym była pomadka w jednym z okienek, także super, fajny zestaw, konturówka i pomadka, bardzo się cieszę, myślę, że tego na 100% będę używać. A drugie okienko to kolejny pędzelek, tym razem taki do różu, do bronzera, tak myślę, że to chyba takie ma przeznaczenie. No spoko, cieszę się, naprawdę się cieszę z tych pędzelków, bo pewnie na co dzień ogólnie w domu ich nie będę używać, ale one na pewno będą fajne do zabrania gdzieś, właśnie przez to, że są takie malutkie, także zresztą może w domu też, kto wie. Także naprawdę też się z nich cieszę. Fajnie.
tym roku grudzień mnie wyjątkowo rozpieszcza, bo dostałam właśnie kolejny prezent od mamy jednego z moich uczniów. No, przecudowne. To nie, nawet nie zapytałam, bo byłam w szoku, czy to jest ręcznie robione, ale no, przepiękny jest ten strojek, zaraz go odpakuję. O, po prostu rozczulam się strasznie, naprawdę. Rozpieszcza mnie strasznie ten miesiąc. No, piękny ten strojek, naprawdę. Jaki numer? 21 i 22. 21? 22. Pilnicze. Penseta chyba to jest. A skąd ty wiesz? No bo widzę. No, penseta. Wyrywania twoich monogramów. No właśnie, nie chciałam tego mówić. Powstrzymałam się, ale... Nie będzie tego na filmie. Sam sobie powiedziałeś tylko. Nie umiesz tego robić w ogóle. Mamy update, jeżeli chodzi o czarownicę. Nie wiem, jak to trzymać, żeby to było widać. O, może tak. Ta książka ma naprawdę genialne momenty, świetne momenty. Na przykład są tutaj fragmenty i wiele przykładów pokazujących to, jak normalizuje się związki mężczyzn z dużo młodszymi od siebie kobietami, a jak w odwrotną stronę, kiedy to kobieta jest starsza od mężczyzny w związku, jak są z tego powodu na przykład mężczyźni wyśmiewani, albo kobiety, albo szydzi się właśnie z kobiet. Jest tutaj na przykład taki bardzo dobry przykład Donalda Trumpa, z którego no, wyśmiewa się, szydzi się z wielu różnych powodów, ale nigdy tym powodem nie jest młodsza od niego o tam 20 parę lat żona, Melania. Jakby to jest zupełnie normalne. Też jest podane dużo przykładów, jeżeli chodzi o kino współczesne, o filmy powstałe w ciągu ostatnich, nie wiem, 40-50 może lat, gdzieś tam wiecie. Ale nawet te takie najbardziej współczesne, gdzie właśnie związki mężczyzn z dużo młodszymi kobietami są takie normalne, nazwijmy to, a odwrotnie budzi to gdzieś tam nasz wewnętrzny sprzeciw. I też jest właśnie wspomniane, że kino do tej pory uznawane jest jakby za domenę męską, przez to właśnie w tym kinie pokazuje się głównie męskie fantazje i jak się to czyta, to sobie człowiek uświadamia, że rzeczywiście tak jest. I to jest strasznie przykre, jakby zdawać sobie sprawę z takich rzeczy, także ta książka ma naprawdę świetne momenty. No jest to coś, co warto chyba poznać, przeczytać, mieć na swojej półce, właśnie sobie wyznaczyć jakieś fragmenty, do których można by było wracać. No nie wiem, zobaczymy jak będzie dalej, ale jak na razie są takie momenty, które nie do końca mi się podobają, bo czuć właśnie tę taką przelewającą się frustrację autorki, ale jest większość momentów takich, które naprawdę dają do myślenia i pokazują, że no faktycznie coś tutaj jest nie tak i coś trzeba jednak zmienić. Dzień dobry. Nie udało mi się wczoraj dokończyć czarownic, tak więc nie mogę Wam ich tutaj podsumować, ale zrobię to w kolejnym vlogu, jeżeli uda mi się skończyć. Myślę, że tak, bo już niewiele mi zostało. Tutaj nie mam zaktualizowanej zakładki z tego, co czytam na Legimi, ale już jestem pod koniec. Zostało mi mniej niż 100 stron do końca, tak więc no myślę, że dzisiaj, może jutro skończę. Chociaż jutro nie będzie czasu, bo jutro już Wigilia. Ale właśnie korzystając z okazji, że nagrywam zakończenie do tego vloga, który pojawi się dzisiaj, czyli z 21 i 22 grudnia. I jest to ostatni vlog, który pojawi się przed świętami, bo kolejny będzie już ten ostatni z Wigilii. Znaczy nie wiem, czy będzie z Wigilii, ale może z jakichś przygotowań, może jakieś przebitki, coś tam nagram. W każdym razie będzie to ostatni vlog opublikowany już po Wigilii. Więc korzystając z tej okazji, chciałabym Wam wszystkim złożyć życzenia. Chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim zdrowych, bo myślę, że ten rok bardzo dobitnie nam pokazał, że jednak zdrowie w życiu jest najważniejsze, że bez zdrowia nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Tak więc na nowy rok także życzę Wam i sobie,
aby ta pandemia się skończyła, żeby te szczepionki okazały się skuteczne, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia i do normalnego trybu, żebyśmy byli w stanie po prostu się utrzymać, żeby nikt więcej nie musiał tracić pracy z powodu pandemii, z powodu kryzysu gospodarczego, który nas dotyka. Ale nie skupiajmy się na tych rzeczach. Skupmy się za tym, co przed nami już za chwilę, czyli na tym wspaniałym świątecznym czasie. Niezależnie od tego, czy spędzacie święta jako katolicy, jako chrześcijanie, czy spędzacie je ze względu na tradycję. Mam nadzieję, że ten czas będzie dla Was szczęśliwy i będzie takim momentem na właśnie refleksję tego, co wydarzyło się w tym roku, na wyciągnięcie jakiejś nauki, ale również takim czasem odpoczynku, relaksu, spędzenia go z najbliższymi, a jeżeli spędzacie go samotnie, to mam nadzieję, że uda Wam się połączyć z najbliższymi, na przykład na WhatsAppie, czy na Zoomie, czy w jakiejś innej formie, że chociaż w ten sposób będziecie mogli być razem. Wszystkiego dobrego i oby kolejny rok był znacznie lepszy niż ten. Trzymajcie się, wesołych świąt!